W dzisiejszym odcinku Nelboard Test Simplexa wersji oprogramowania 2.78. Wiele osób twierdziło, że to urządzenie nie radzi sobie z separacją. Ono ma 12 kHz i na bardzo drobne złoto i na bardzo drobne niskie przewodniki rzeczywiście ma dość wysoko ustawione filtry i nie będzie miało takich osiągów, ale to nie jest XPDU z sondą HF, nie należy oczekiwać takich możliwości. Na pewno lepiej działa ci niż to wszystkie kanarki z serii Ace i lepiej separuje. I w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy Nelboard test i sprawdzimy i udowodnimy, czy to jest po prostu możliwe. Zaczynamy. Zaczynamy od uruchomienia urządzenia. Oprogramowanie 2.78. No i sprawdzimy miejsce, czy jest czyste w tej chwili. Absolutna cisza w tym miejscu. Ustawiłem na trzy kreski dla wszystkich programów. Wyłączyłem dźwięk żelaza, żeby było prościej. Ustawiam Nelboard test i zaczynamy. Moneta na stanowisku testowym. 10 kopiejek srebro w bardzo kiepskim stanie. Ok, mamy tutaj przejrzysty sygnał tej monety. Zacznijmy od ułożenia gwoździ i zobaczymy, jak są sygnalizowane gwoździe. Tak jak powiedziałem, postaram się sygnalizować Wam to wszystko i pokazywać dźwiękiem żelaza wyłączonym, bo chyba to będzie w tym momencie najlepsze rozwiązanie i najszybciej. Nie będziemy tego testu po prostu komplikować. Ok, zaczynamy. Program pole. Wszystko to są fabryczne ustawienia. Ja nie zamierzam tutaj wyważać otwartych drzwi. Fabryczne ustawienia, trzy kreski. Sprawdźcie, jak moneta na pozycji numer 1 będzie się zachowywała na programie pole. Pozycja numer 1, czysto i wyraźnie. Pozycja numer 2. Cisza kompletna, nie przeszedł testu. Pozycja numer 3. Słychać monetę. Pozycja numer 4. Słychać monetę. Dobrze, przełączmy się na program Park 2. Jak widzicie tutaj, to jest trzeci program w kolejności. Nie używam programu tego Park 1, dlatego że nie ma sensu. Używam najszybszego programu w tej chwili i zobaczymy, czy to coś poprawi. Lepsza sygnalizacja jest, już słychać. Zobaczmy dwójkę, która nie przeszła w programie pole. No nie ma szans, dwójka nie przechodzi. No trójka jest już jest zdecydowanie lepiej, czuć, że jest szybciej po prostu. I czwórka przechodzi. Ok, spokojnie daję radę w tej chwili. Zmieńmy zatem na pozycję monetę na pozycję numer 2 i zobaczmy jeszcze raz, jakie będą efekty. Przerzucam się z powrotem na program pole, pozycja numer 1. Słychać monetę, pozycja numer 2. No nie ma o czym gadać, nie słychać. Pozycja numer 3. Słychać monetę. Pozycja numer 4. Nie słychać monety. Ok, czyli nie przeszedł na dwóch pozycjach. Zmieniam od razu na Park 2 i zobaczmy, czy to coś zmieni, czy poprawi. Pozycja numer 1. Słyszymy monetę. Mamy dźwięk żelaza wyłączony, pamiętajmy o tym. Pozycja numer 2. Nie ma. Pozycja numer 3. Słychać, trzeba trochę wyżej podnieść sondę jednak, bo się przeładowuje. Ale kiepska jest to sygnalizacja, nie ma. No i pozycja numer 4. Na dwóch pozycjach nie przechodzi, na dwójce i na czwórce nie przechodzi. Wejdźmy jeszcze raz na program pole. Teraz może jednak dodajmy ten dźwięk żelaza, żeby ten test jednak był pełny po prostu. Dobra, dorzucony jest dźwięk żelaza. Zobaczymy, jak się będzie zachowywał. Słychać? Na dwójce. Na dwójce tylko żelazo. Na trójce. Słychać? No i na czwórce. Nie ma szans. Nie ma szans w tej chwili, to zupełnie jest bez sensu. Ok, jeszcze raz w takim razie wrzucę się na program Park numer 2. Teraz mam dźwięk żelaza na nim. Ok, włączę może dźwięk żelaza, bo jednak go nie włączyłem. Troszkę Was okłamałem. Teraz mam włączony. No szybciej chodzi, to słychać od razu. Ale na dwójce nic. Na dwójce będzie tylko żelazo.
Na trójce będzie. Słychać tą monetę, ale jest do wykopania, natomiast to nie jest jakiś rewelacyjny sygnał. I na czwórce. No i teraz taka konkluzja, moi drodzy. Jak się pojawią nowe sondy, ja ten test przeprowadzę dla Was ponownie i zobaczymy, czy mała sonda 9,5 na 5, albo ta 8,5 cala, obie są DD, czy któraś z tych sond poradzi sobie z tym Nailbore testem. Jak wypadło urządzenie? Jak wypadło urządzenie? To jest pytanie. Uważam, że jak na ten budżet i możliwości wypadło, powiedzmy, dobrze. Nie można powiedzieć, że to jest średni wynik, ale też nie można powiedzieć, że to jest zły wynik, czy bardzo dobry. Także ten cały mit i opowieści o tym, że on źle separuje, tu został obalony w tej chwili. Radzi sobie z separacją. Na mniejszej sondzie będzie lepiej. Komu będzie jeszcze potrzebna mniejsza sonda? Przede wszystkim osobom, które szukają w wodzie. Mniejszy opór będzie stawiała niż ta duża sonda, którą tutaj widzicie w wodzie. Będzie po prostu wygodniejsza i na większe śmietniska to się będzie nadawało. Także tutaj mamy temat załatwiony. Jak widzicie, mamy jasną sytuację. Widzicie, jak wypadł Nailbore test. Urządzenie nie ma żadnych problemów z separacją, jak niektórzy mówią. Problem może być z mikro, drobnymi rzeczami, ale drobnymi. Nie każdy takie rzeczy chce kopać. To też nie jest taka ranga i rodzaj produktu, który by sobie z takimi rzeczami po prostu radził. Także zapraszam do subskrypcji. Piszcie pod tym filmem, co o tym sądzicie. Nailbore test. Przejrzyjcie to sobie jeszcze raz uważnie. Uważam, że całkiem dobrze urządzenie wypadło. No i będziemy dla Was, jeśli tylko dostaniemy nowe sondy, myślę, że to jest kwestia około 2 tygodni, przeprowadzimy podobny Nailbore test dla Simplexa z oprogramowaniem 2.78 i pokażemy Wam, jak sobie radzi. Czy sobie poradził, czy rzeczywiście w pozycji numer 1 przejdzie tą pozycję 2, której mu się po prostu nie udało, i kolejne dwie pozycje z drugiego, trudniejszego już położenia, czy też uda mu się w 100% przejść Nailbore test. Trzeba pamiętać, że najlepsze urządzenia przechodzą Nailbore test praktycznie z tych 4 pozycji w 3 na pewno. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zawsze jedna jest problematyczna w jakimś stopniu, albo w ogóle nie udaje się namierzyć. Tutaj mieliśmy w pierwszym teście jedną problematyczną, w drugim mieliśmy 2. Także wynik jest naprawdę bardzo dobry. Jak zobaczycie inne Nailbore testy na moim kanale od innych urządzeń, możecie sobie to po prostu adekwatnie porównać. Do usłyszenia, dziękuję za uwagę, kochani. Do następnego odcinka.